Cześć, dzień dobry, siemanko strzała, witam was serdecznie. Słuchajcie, niestety przyszła zima i ta zima trochę z nami zostanie, więc z tego odcinka dowiecie się, jak się przygotować na zimę, jak się ubrać i jak przygotować waszą maszynę. Lecimy od początku. Podstawa to są dobre ciuszki, zaczynając od samego dołu. Nie jeżdżę w butach Eliata, jeżdżę w butach Adidasa. Mam tutaj 510, mają jakieś już chyba 2 lata nawet. Niby mają membranę gore-texową, która trochę się zużyła, jak wpakuje się w mocne kałuże, to niestety but przesiąka, więc trzeba będzie jakiegoś nowego buta zorganizować. Te 510 ogólnie, kurde, no nie byłem zbyt zadowolony z tych butów, z tego powodu, że niby mają podeszwę taką steel i tak dalej, ale ona jest jednak taka trochę plastikowa i dużo gorzej trzyma niż w tych butach innych 510-owych. Jeśli chodzi o ciuszki, no to tutaj mam spodnie Liata 5.0 wodoszczelne. Sprawują się naprawdę nieźle. Oddychalność, przepuszczalność 30K na 30K. Tutaj mamy wentylację, jeżeli gdzieś tam trochę jest gorąco pod górę, mocno ciśniemy, no to możemy sobie tutaj wentylować. Te spodnie bardzo lubię, jak zresztą inne też Liata, z tego powodu, że ta kieszeń jest bardzo głęboka. Spokojnie mi się mieści tutaj telefon, więc jak robię jakieś nagrywki, to telefon zawsze mam pod ręką. Jednocześnie on jest całkiem nieźle zabezpieczony przed wodą. Jeśli chodzi o kurtkę, to kurtka, z tego co kojarzę, to jest z poprzedniego sezonu 2021, też Liata. Trochę gorsze ma parametry, bo tutaj jest 30K przepuszczalność wody i oddychalność na poziomie 23K, co też jest ciągle całkiem nieźle. Staram się dbać bardzo o te ubrania. W zasadzie to nigdy jeszcze ich do pralki nie wkładałem, więc po każdej takiej wycieczce, gdzie są całe ubłocone, to po prostu ich nie piorę, tylko zmywam wodą, szczotką, ale generalnie nie chcę miętosić tych membran, żeby tego nie zniszczyć. Wcześniej miałem innej marki ciuszki, które właśnie zniszczyłem w ten sposób, że te tkaniny techniczne wkładałem do pralki i w ten sposób je zniszczyłem, zgubiły swoją wodoszczelność. Jeśli chodzi o rękawiczki, no to zwykle ja nie mam problemu z zimnymi rękami, jeżdżę w zwykłych rękawiczkach, ręce mam zwykle ciepłe, nie mam z tym problemu. Co pod kurtką? No ta kurtka takie ma średnie tutaj przyleganie, niby można ściągacze pozamykać, ale ja generalnie jestem wielkim fanem Merino. Merino w zasadzie używam cały rok, nawet na wakacjach zakładam jakieś cieniutkie koszulki Merino. Teraz mam założoną grubą taką bluzę z Merinosa, dobrej jakości i dzięki temu ona mnie nie drapie, bo wiadomo, jest to z wełny zrobione, ale jak kupicie dobrej jakości Merinosa, to on nie drapie. Ja bardzo lubię Merinosy firmy DeWalt. Nie są tanie, ale są naprawdę dobre. I dodatkowo na Merinosa jeszcze zakładam taki cieniutki soft shellik, który tak po prostu daje mi ogólne wrażenie ciepła. No i na to wszystko tak jest założona ta kurtka. Tutaj też są olbrzymie kieszenie. Jakaś szmatka jest zamontowana do czyszczenia gogli. Dodatkowo mamy tutaj element, taką małą kieszonkę, do której możemy włożyć karnet, na przykład na wyciągi, klik, klik, szybko się odbijać. Więc te ciuszki są spoko, taka ciekawostka. Jeszcze ta kurtka ma olbrzymi kaptur, ale jest tak olbrzymi, że bardzo często zakładam go normalnie na kask. Kask się pod to mieści, wygodnie się z kapturem na kasku jeździ. Jest to dobre, kiedy leje albo kiedy pada śnieg. Przechodzimy płynnie do przygotowania mojego roweru na zimę. No wiadomo, parę rzeczy tutaj, jak widzicie, jest takich różnych pomontowanych. Przede wszystkim na tył trafił błotnik, którego za bardzo nie lubię, ale za bardzo nie mam teraz alternatywy. Dlaczego go nie lubię? To jest błotnik, który jest z firmy Mad Hager angielskiej. To jest najnowsza wersja, która tutaj też trochę przód zabezpiecza. Ale problem z tym błotnikiem mam taki, że po prostu przy skokach on bardzo mocno pracuje. I jak jeżdżę w niskich temperaturach, to ten błotnik zwykle mi wytrzymuje 3 miesiące i pęka w jakimś miejscu. To jest chyba już mój czwarty błotnik z tego Mad Hagera. No, na razie nie ma wyjścia. Sławek z Vision Velo pracuje nad błotnikiem na tył, natomiast chcemy to zrobić dużo lepiej niż zrobił to Mad Hager. A wiadomo, wiąże się to z dużą ilością projektowania, testów, więc na razie jeżdżę na tym, za którym nie przepadam. Natomiast z przodu taka ciekawostka, mamy już najnowszą wersję błotnika do RXF-a 36 M2, bardzo bliźniaczy błotnik też występuje do widelca 38, który jest bardzo popularny na naszym rynku. I taka ciekawostka, daj chwilę,
Dobrze, dobrze. Jestem. Słuchajcie, poopowiadam trochę o tych błotnikach i pewnie sobie myślicie, o co chodzi temu Darkowi, dlaczego on to ciągle pokazuje, czym on to promuje. Pewnie zgarnia na tym gruby hajs za to, że to promuje. No nie do końca tak jest. No Sławka poznałem. Znaczy Sławek w zasadzie poznał mnie, bo gdzieś tam widział jakieś moje filmiki, gdzie miałem tutaj baterię kombinowaną, niezabezpieczoną, brzydko to wyglądało. Chłopak zadzwonił do mnie i no i po prostu znamy się już od kilku miesięcy. Sławek jest wspaniałym człowiekiem, mega mózg. Wymyśla po prostu rzeczy na poczekaniu, a potem puszcza to na drukarkę. Sławek od dłuższego czasu produkuje błotniki. Te pierwsze modele, które produkował, jakoś nie do końca mnie przekonywały. Dał mi jeden błotnik, założyłem. Nie do końca mi się to podobało. Zaproponowałem Sławkowi, hej, zróbmy coś do Olinsa, bo do Olinsa jest bardzo mało błotników na rynku. I chciałem, żeby to było coś naprawdę dobrego. Więc Sławek na początku zaprojektował błotnik taki, jak gdzieś tam był do zeba zrobiony. Powstał potem drugi projekt, to jest właśnie wersja druga, w której wiadomo górę mamy skręconą, natomiast tutaj są jeszcze takie ciekawe otwory, że wkładamy tutaj trytytki i bardzo mocno możemy spiąć ten błotnik i on wtedy już się zupełnie nie rusza. No i wszystko by było fajnie, tylko jak zaczęliśmy ten błotnik pokazywać naszym różnym kolegom, którzy też jeżdżą z Olinsami, to wiele osób powiedziało, no wszystko spoko, ale po co te trytytki, nie lubię trytytek, nie chcę mieć trytytek. No i to oczywiście bardzo zmotywowało Sławka i Sławek stwierdził, że dobrze, no to pokombinuję, to coś zrobię tak, żeby tych trytytek nie było. I wpadł na wspaniały pomysł, żeby po prostu ten błotnik tutaj połączyć śrubkami, żeby to było spięte, żeby nie było tutaj absolutnie żadnej możliwości, żeby on jakieś takie ruchy wykonywał w czasie jazdy, więc naprawdę jest to mega już teraz dopracowane. Tam na rowerze mam właśnie ostatnią wersję, która jest w Sławka sklepie internetowym. Możecie sobie wejść na Vision Velo i sobie tam taki błotnik kupić. 189 zł z tego co pamiętam wersja długa i 167 zł wersja krótsza, racingowa, ale co ciekawe macie oczywiście darmową wysyłkę, więc nieważne czy mieszkacie w Polsce, czy oglądacie to wideo w USA i życzycie sobie, żeby ten błotnik wysłać do USA, nie ma problemu. Jakiś znany człowiek nawet zamawiał do kraju San Escobar i z tego co ja wiem, to Sławek wysłał, ale błotnik nie doszedł. W zestawie oczywiście dostajecie wszelakie śrubki, które są potrzebne do instalacji. I co ciekawe, błotnik też, zobaczcie, jest tutaj fabrycznie poobklejany takimi fajnymi, miękkimi gąbkami. Te gąbki służą do tego, że w miejscach, gdzie ten błotnik przylega do waszego widelca, po prostu zapewniają takie miękkie wsparcie i dzięki temu nie rysujemy sobie widelca. Ja lubię mieć solidne zabezpieczenie, dlatego jeżdżę z takim długim błotnikiem, który moim zdaniem też wygląda naprawdę ekstra i komponuje się dobrze tutaj z tą obudową baterii, którą też Sławek specjalnie dla mnie zaprojektował. Ona jest o tyle ciekawa, że mocowanie jest naprawdę bardzo solidne, bo mamy tutaj magnesy neodymowe zastosowane, więc to wszystko pięknie wskakuje. Pierwszą wersję Sławkowi pogubiłem, a ta po prostu się już trzyma. Specjalnie jest dwukolorowa, żeby był większy lans. W jakiej technologii powstaje ten błotnik, więc już wam tłumaczę. Błotnik jest wydrukowany z materiału, który nazywa się polipropylen. Na profesjonalnych drukarkach 3D. Sławek ma teraz kilka takich drukarek, które pracują niemalże non-stop i drukują te błotniki dla klientów. Dlaczego wydruk 3D? No wiadomo, można by było tutaj otworzyć formę i próbować wtryskowo robić te błotniki, natomiast zrobienie formy i robienie tego masowo jest piekielnie drogie. Poza tym wtedy no warto robić, wiecie, że wielu producentów, którzy robią błotniki, które pasują do różnych rowerów. No nie pasują one idealnie, pasują nieźle, pasują uniwersalnie, no ale wtedy właśnie one są robione w postaci wtrysku na masową skalę. I dlatego te błotniki tak średnio pasują. Błotniki Sławka z Vision Velo pasują idealnie, dlatego że są po prostu, widelce są bardzo dokładnie skanowane skanerem 3D i potem na podstawie tego obrysu widelca Sławek bardzo dokładnie projektuje błotnik i on doskonale przylega. Poza tym miejcie na uwadze, że jeżeli coś drukujemy w technologii 3D, to możemy bardzo szybko wprowadzać zmiany. No dlatego tutaj w zasadzie ta wersja wyszła, koledzy zhejtowali, że jest na trytytki. Sławek powiedział, potrzymaj mi piwo, dwa dni później była wersja już beztrytytkowa, gotowa. A, co jeszcze? Proces druku. Proces druku trwa około 90 minut. Nie, nie, nie. 90 minut drukuje się przód.
a tył drukuje się 3 godziny. I myślicie sobie, dlaczego on jest dwuczęściowy? No głównie jest dlatego dwuczęściowy, że druk 3D na tym polega, przynajmniej metodą taką klasyczną, nieproszkową, że musimy zaczynać od powierzchni płaskiej. Czyli tak jakby ten błotnik powstaje z dołu do samej góry, a potem ta druga część powstaje niezależnie i dlatego mamy dwie części, które musimy ze sobą skręcać, ale to naprawdę świetnie działa. Jeśli chodzi o montaż tego błotnika, to przenieśmy się teraz do nowego targu, gdzie ostatnio byłem z Sebastianem i proszę zobaczcie, jak szybko w deszczu się taki błotnik instaluje. Play. Montaż takiego błotnika, błotnik składa się z dwóch elementów, element przedni, element tylni. Tutaj mamy trzy otwory i tymi otworami przez te otwory przechodzą nam śrubki. Montaż jest bardzo prosty, przykręcamy oczywiście do oryginalnych mocowań na rowerze. Tutaj zobaczcie, nawet są takie specjalne wygłębienia, one są po to, że one idealnie pasują z wypustkami, które mamy na naszym widelcu. Pyk i wszystko wskoczyło. No i teraz wystarczy tylko przykręcić. Imbus tutaj powinien być 2,5, ale nie wziąłem takiego z domu. Ale jak wiecie, Torx 10 też pięknie imbusa w rozmiarze 2,5 zastępuje. Zobaczcie, jak to jest wszystko spasowane, że w zasadzie wkładam tylko śrubkę i ona idealnie ląduje tam, gdzie powinna być, w gwincie. Jak ktoś lubi, to może jeszcze kropelkę dać, na przykład różowego Loctite'a, czyli tego bardzo delikatnego, żeby to się ewentualnie nie odkręcało. I to z montażu błotnika tyle. Pewnie myślicie, no dobra, druk 3D, 3D druk jest bardziej do modelowania niż do robienia gotowych produktów użytkowych. Też tak myślałem, natomiast jeżdżę na tych błotnikach, jak tam gdzieś śledzicie moje socjale, za co bardzo dziękuję, to wiecie, że na tych błotnikach jeżdżę od dłuższego czasu. Żadnego nie udało mi się jak do tej pory złamać. Ten materiał naprawdę Sławek tak dobiera, żeby był, zobaczcie, elastyczny, a jednocześnie, no nawet jak gdzieś tam wam podelgnie pod koło, no to się cały czas trzyma kupy, to nie pęka, więc jak dla mnie te błotniki są bardzo wytrzymałe. Nie jeden błotnik, który jest zrobiony tutaj metodą wtrysku, połamałem, natomiast te Vision Velo się trzymają bardzo dobrze. Kolejny taki atut zakupowy, no to jest taki, że ten błotnik nie jest produkowany nigdzie w Chinach, tylko jest produkowany fizycznie w Polsce, w miejscowości Wieliczka. Wieliczkę pewnie znacie. Z czego słynie Wieliczka? Dobrze zgadłeś, z Wieliczka słynie z tego przede wszystkim, że z Wieliczki pochodzi Sławek Łukasik. No i oczywiście Wieliczka też słynie z błotników Vision Velo i kopalni soli. Moim zdaniem te błotniki, mogę się mylić, ale moim zdaniem ten błotnik to jest najlepszy błotnik do lisa, jaki możesz kupić na rynku. Jeśli nie mam racji, jeśli znalazłeś coś lepszego na internecie, to proszę Cię bardzo, wrzuć tam link na dole w komentarzu do produktu, który uważasz, że jest lepszy od tego błotnika. No cóż więcej. A przepraszam, jeszcze miałem powiedzieć o przygotowaniu roweru na zimę, no to ja stosuję opony bardzo, bardzo przyczepne z przodu. Takie naprawdę na błoto G-Spike'i z Bontragera, bardzo dobrze gryżą glebę. Z tyłu mam Assegaia w miarę takiego świeżego. Napęd, jak to u mnie, 11.36 mi wystarcza. Już go dojeżdżę. Nawet jak zerwie mi się łańcuch, to się tym nie przejmuję, bo to jest wiadomo, sezon teraz niestartowy. Silnik na zimę też zostaje. Race to jest Bosch, to się nie psuje, to można jeździć w błocie cały czas. Sztyca, klasyka u mnie, 200 z rewerba, jest doskonale chroniona przez błotnik, żadne to błoto nie leci ani na sztyce, ani na mój tyłek. Przeszedłem teraz, taka ciekawostka, na kierownicę niezintegrowaną, bo wcześniej jeździłem na tym Bontragerze, jak wiecie, takim zintegrowanym, bardzo lekkim. Podobno te zwykłe kierownice są dużo bardziej elastyczne, więc potestuję to. A drugi powód też, dlaczego to zrobiłem, był taki, że chciałem sobie zamontować dodatkowo wyświetlacz tutaj u góry, żeby widzieć dane podczas treningu, bo bardzo mi zależy na tym, żeby widzieć tętno, żeby widzieć kadencję, żeby widzieć moc, jaką generuje z nóg. I co ciekawe, jeszcze bardzo często ten wyświetlacz zamieniam na uchwyt, który się nazywa Smartphone Grip i on pozwala na zamontowanie telefonu komórkowego bardzo szybko i ten telefon podczas jazdy wam się cały czas ładuje, ale o Smartphone Gripie to zrobię całe wideo, które pokażę wam
prawdopodobnie za tydzień, więc tak ten rower mój jest przygotowany. Ciśnienie niskie, 0,9 z przodu, 1,0 z tyłu, zawias też tak raczej miękko poustawiany, hamulce klasyka 200-200, tarcza z przodu i z tyłu, klocki metaliczne, no i tyle, trzeba jeździć. No, warunki są piękne, więc zima jest normalną porą roku, dobrze się trenuje. Wiadomo, człowiek chciałby teraz siedzieć w jakimś ciepłym kraju, na przykład w finale albo jeszcze gdzieś na jakiejś maderze i sobie jeździć, no ale trzeba się cieszyć tym, co mamy. Lasek Wolski zimą też jest piękny, Bielsko i inne miejscowości do wyboru. Można jeździć, będziemy tworzyć content co tydzień, także jeśli podobał Ci się ten materiał, to dziękuję Ci za oglądanie. Daj łapkę w górę, udostępnij, zostaw suba. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Trzymaj się ciepło z prądem.